nadaje katolicki głos w Twoim domu. Chcemy razem, rozważając tajemnicę wcielenia Syna Bożego, modlić się o pokój na świecie, za Kościół Świętego Ojca Świętego Franciszka w jego intencjach i za naszą Ojczyznę. Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa swego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radź wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za wszystkich naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Serdeczny Bóg zapłać za dar swój wspólnej modlitwy. Modliła się Jadwiga z parafii Przewodowo. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, Pani Jadwigo. Pani modlącym się z nami. Chcesz być mądrzejszy? Słuchaj mądrzejszych i kompetentnych. Szanowni Państwo, wraz z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej oraz Instytutem Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II zapraszamy na ciekawe konferencje. W piątek, 8 czerwca o godzinie 12 rozpoczynamy konferencję Gospodarcza Suwerenność. Ciekawe tematy i ważni dla naszej polskiej gospodarki ludzie na czele, uwaga, z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Prosimy o przybycie wcześniej ze względu na procedury związane z bezpieczeństwem. Konferencja również w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym porcie drzewnym. Przed konferencją o godzinie 10 msza święta w sanktuarium obok kampusu. Zapisy pod numerem telefonu w recepcji kampusu 56 654 tysiące. Powtarzam, 56 654 tysiące. I jeszcze jedna uwaga. Konferencja pod tytułem Polska myśl technologiczna, energia przyszłości odbędzie się we wrześniu, najprawdopodobniej w pierwszej połowie września. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za współpracę. Prosimy, patrzcie na portal Radia Maryja, przeróżne informacje www.radiomaria.pl i link jest też tam m.in. do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Więcej informacji tam podajemy. Prosimy, informujcie Państwo ludzi młodych o tej uczelni, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Możliwość dobrego wykształcenia, możliwość dobrej formacji katolickiej i polskiej.
Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. W naszym programie Czas na Informacje Dnia. Zapraszam Państwa. Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych zakończyli swój protest w Sejmie. Liderka protestu Iwona Hartwich przekonywała, że to wyraz rozsądku w związku z obawą o życie i zdrowie protestujących. Zagrożeniem jej zdaniem miały być decyzje marszałka Marka Kuchcińskiego, a także działania Straży Marszałkowskiej. Po 40 dniach walki o godne życie naszych niepełnosprawnych dzieci, po 40 dniach ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu zawieszamy protest. Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu z nami, jedynie do monologu. Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju skazuje się osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, na życie w biedzie i ubóstwie. Państwo nakazuje im żyć za niecałe 900 zł. Nie udało nam się skłonić rządu do realizacji pierwszego postulatu. Nigdy nie zrozumiemy, że obecna władza nie chciała pomóc najsłabszej grupie społecznej. Skromnym dodatkiem na życie. Zakończenie protestu to bardzo dobra decyzja, mówi przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Dzisiaj zakończenie tego protestu w tej drastycznej formie umożliwia dalszą spokojną dyskusję, rozmowę nad tym, jak jeszcze skuteczniej pomagać osobom niepełnosprawnym. Mamy zapowiedziane kolejne działania, utworzenie funduszu. Polityk deklaruje równocześnie, że rząd jest gotowy do spokojnej rozmowy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych na temat dalszych kroków. My realnie jako rząd i jako Prawo i Sprawiedliwość te problemy chcemy rozwiązywać i będziemy je rozwiązywać. I dzisiaj zakończenie tego protestu. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wprowadzenie daniny solidarnościowej, dzięki której do niepełnosprawnych trafią dodatkowe 2 miliardy złotych. Realizowany jest także duży program Dostępność Plus. Ponadto w czasie protestu podwyższona została renta socjalna. Niepełnosprawni otrzymali też nieograniczony dostęp między innymi do świadczeń rehabilitacyjnych oraz wyrobów medycznych. To nie przekonuje zarówno protestujących, jak i totalnej opozycji. Sądzę, że przeciętny pisarz nie wyciągnął podobnych w tych warunkach, które stworzył marszałek Kuchciński w Sejmie. Protest mógł być zakończony wcześniej, gdyby rząd PiSu powołał mediatora. Proszę, hańba i wstyd za Prawem i Sprawiedliwością będą się ciągnęły do końca kadencji, mówi Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. 2 lata rozpuszczania tego środowiska z rządem. Proszę. Jakie to dziwne, natarczywe, chamskie, takie chamskie. Protest się zakończył. Szkoda jednak, że nie wszystkie postulaty niepełnosprawnych zostały spełnione. Państw chrześcijańskich to wysuwa się jako natarczywość lichwiarska. Ta firma Fryzl. Ta jedna baba mówi o druga baba to pewnie jej siostra, czy kto mówi jakiś synek, to są jakieś wrony. No to więc w Polsce to nawet nie zdarza się, żeby wszyscy w rodzinie tak dziwnie gadali, a poza tym wiadomo, że to nie są Polacy, to są obcokrajowcy. To nie może być tak, żeby w Polsce były takie firmy, które tutaj SMS-y puszczają w Boże Ciało w niedzielę, jakieś tu informacje. Zastraszające. Długoletnia tradycja przyjmowania do piekar śląskich. Nie tylko też o to chodzi, że to nie wiadomo na kogo trafi. Jeżeli to trafi na osoby niepełnosprawne, jak Państwo widzą, to przecież człowiek czuje lęk, człowiek ma depresję, człowiek czuje strach, potem idzie do lekarza i lekarz nie wie o co chodzi. Lekarz bada. I podczas rozmowy wynika, że tu firma Frezel mobbinguje, stalkinguje, zastrasza. Dlaczego? No właśnie dlatego, że to są osoby niepełnosprawne, to mogą być i to trzeba sobie zakładać. No, jeżeli ja widzę, kogo mam przed sobą, jeżeli ja wiem na 100%, no to ja wiem, ale jeżeli ja nie wiem, to ja robię no, jakąś krzywdę osobie niepełnosprawnej w tym wypadku. I takie firmy jakieś takie rozkazskie, ja nie wiem, to puścił tu do Polski. Rozbestwione, nastawione na zysk, na ściąganie, wiesz, Polsy. Na nasze czasy Wołaniem, że bez autentycznej miłości nie będziemy w stanie realizować no, gdzie miłość, życia jak te firmy są nastawione na zysk.
Każdego roku w ona tu tylko procent są ważne codziennie oblicza za 7 zł więcej w tej firmie odpowiedzialność, no to przecież my to wszystko rejestrujemy nie po to, żeby się tym bawić, tylko po to, żeśmy to zarejestrowali i zauważyli, że tu coś złego się dzieje. Krzywda ludzka się dzieje. W tej sprawie nie ulegniemy korporacjom sieci handlowych, które usiłują ominąć stanowione prawo. O. Polska nie może pozwalać na to. Polska nie może pozwalać na to i Polska prawo. Nie może dzięki pozwalać na tamto. Nie może pozwalać na firmę Friedel, nie może pozwalać na rzeczy inne. Zauważamy, jak dwie wolne od handlu niedziele zmienia się styl życia. Ano. Uczymy się na nowo świętować i być siebie. Boże ciało, a tu ci SMS-y firmy Friedel przychodzą. W tym kontekście apelował do rządzących o przyspieszenie prac nad projektami dotyczącymi walki o czyste powietrze. Za niedługo w grudniu szczyt klimatyczny w Katowicach, gdzie mogą wybrzmieć postulaty o dekarbonizacji, odglowieniu źródeł energii. Tymczasem wiemy, że węgiel odpowiedniej jakości energetycznej i odpowiednio spalany jest źródłem czystej energii. Z piekarskiej ambony społecznej popłynęły dziś także słowa podziękowania dla rządu za programy socjalne, takie jak 500+, 75+, kartę dużej rodziny czy mieszkanie plus. Jak mówił ksiądz arcybiskup, wnoszą one w relacje społeczne więcej sprawiedliwości, a nierówności dochodowe znacząco spadły. Grupa sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie nie może się pogodzić z reformą wymiaru sprawiedliwości. Próbują oni zdyskredytować prezes sądu powołaną przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Rada wyraziła niepokój i zażenowanie sytuacją. Miniony czwartek zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie w specjalnej uchwale wyraziło wotum nieufności. Jeżeli ona jest oficjalnie działająca, to ona się nie powinna bać krytyki, a ona się boi, ta sędzina krytyki. Chcą, by prezes Dagmara Pawełczyk-Wojcka ustąpiła jak najszybciej. Za zagłosowało 71 sędziów, przeciw 9, 5 wstrzymało się od głosu. Wotum nieufności, ale my naprawdę nie jesteśmy w sferze polityki, tylko sądownictwa. Tu nie ma miejsca na wotum nieufności. Mówi rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Maciej Mitera. Rada z niepokojem przyjmuje stwierdzenie grupy sędziów z Krakowa, że nominacja nowej prezes sądu nastąpiła wbrew środowisku sędziowskiemu i jest wyrazem lekceważenia porządku konstytucyjnego. Kilkudziesięciu sędziom nie podobają się też zmiany organizacyjne oraz personalne, które ich zdaniem są podyktowane politycznymi naciskami. To, że subiektywnie ktoś czuje się odsunięty, pominięty, utracił pewne wpływy czy swoje stanowisko, to nie jest powód, aby wzywać do rokoszy. Rzecznik KRS przypomina, że prezes Sądu Okręgowego w Krakowie została wybrana zgodnie z prawem i nie ma powodów do jej usunięcia. Takie samo zdanie wyraził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który zapewnił, że ma pełne zaufanie do prezes Dagmary Pawełczyk-Wojckiej. Tą osobę może pozbawić funkcji tylko odpowiedni organ, jeżeli utraci do niej zaufanie. Natomiast wywieranie takiej presji, redaktorze, to jest co najmniej niestosowne. To jest przyczynek do naprawdę niebezpiecznych. Sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie wielokrotnie sprzeciwiali się reformie wymiaru sprawiedliwości. Rokosze. Może nie każdy wie, co to rokosze, ale pewnie ci sędziowie, którzy się boją, którzy się trzęsą, to chyba dobrze wiedzą, że to są te rokosze. Zaskarżyła ją do sądu. A więcej wiadomości przekażemy Państwu, jak zawsze, w głównym wydaniu Informacji Dnia o godzinie 20. Już teraz na nie serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na krańcach południowych i na Pomorzu Zachodnim duże z zanikającym deszczem i burzami. Na południowym wschodzie silne zamglenia. Temperatura od 9-11 stopni na Podlasiu do 16 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr na ogół słaby, tylko w czasie burz porywisty. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północnym zachodzie, w Tatrach i Sudetach okresami duże i przelotny deszcz. W Tatrach i Sudetach po południu możliwe również burze
oraz gradem. Temperatura od 22 stopni na Półwyspie Helskim, 24-26 stopni na północy i wschodzie kraju, do 29 stopni miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w rejonach burz w porywach do 60 km na godzinę. A ciśnienie jutro w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie się wahać. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Polskie matki przyniosły Rzeczypospolitej niepodległość. Naszym gościem będzie ksiądz profesor Jan Śledzianowski, socjolog i teolog, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwsza część rozmów w telewizji Trwam o godzinie 18.15, druga w Radiu Maryja o 21.30. Kochana rodzina Radio Maria, drodzy przyjaciele, 13 maja 1917 roku Matka Najświętsza przez troje małych, niewinnych dzieci, Łucję, Franciszka i Hiacyntę, prosiła wszystkich ludzi o nawrócenie, pokutę, modlitwę różańcową. Prosiła o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. Uczynił to Ojciec Święty Jan Paweł II. Mówiła, jeżeli Rosja się nie nawróci, błędy stamtąd rozszerzą się na cały świat. Matka Boża z Fatimy dalej woła w naszych czasach. Widzimy, że ideologia marksistowska ma się dobrze w świecie, a nawet rozszerza, choć ubrana w inne szaty, a ideolodzy walczą z wiarą w Pana Boga, z rodziną, z normalnością. Czynią to także w naszej ojczyźnie, chociaż w sposób bardzo zawoalowany. Niejednokrotnie przeciętni ludzie nie zauważają tej ideologii. Marksizm, którego doświadczyło wiele pokoleń, nie tylko w Polsce i Sowietach, już w innych szatkach rozprzestrzenia na świat przez rządy, parlamenty, media, politykę, kulturę, szkoły, uniwersytety. Na przykład ostatnio świętowano w Niemczech z szefem Unii Europejskiej urodziny Marksa. Między innymi odsłaniali jego 5-metrowy pomnik Dar z Chin. Marksizm jest też szerzony na uniwersytetach w Polsce. Na uniwersytetach, które otrzymują miliardy na funkcjonowanie od państwa polskiego z naszych podatków. Między innymi od lat na wielu uniwersytetach w Polsce są tak zwane gender studies, czyli tak zwane studia genderowe. Wielu wie, co to znaczy gender. Czy nie jest to jednak przygotowywanie propagatorów ukrytego w Polsce neomarksizmu, tak jak przed kilkunastu laty, między innymi na tak zwanych wumlach propagandzistów marksizmu? I nie dziwmy się, że są w Polsce grupy, które można porównać do jakichś bojówek, a to są grupy, które mają w założeniach, może nawet nie wszyscy o tym wiedzą, neomarksizm. A wielu młodych ludzi w dobrej wierze, pragnących zdobyć dyplomy, zawody, jest zainfekowanych na tych uczelniach tą ideologią, często sprytnie zakamuflowaną. Niejednokrotnie tak, słabnie ich wiara, moralność, tak, patriotyzm, pokręcone to a wszystko, nawet ginie ta wiara. Że jest. Ja to zauważyłam, wiecie Państwo, w tej filmie Frizzl. To jest jakieś draństwo, że po prostu w biały dzień jakieś wrony to kraczą, nawet nie umieją po polsku, bo to się wyczuwa, że to są obcokrajowcy na terenie obcym. No, oczywiście, że chodzi o pieniądze, oczywiście, że chodzi o lichtę. I tak kręcą. Jeszcze SMS-y puszczają w czasie świąt i niedzieli. No to jest Boże Ciało teraz w tym tygodniu. A dzisiaj jest niedziela, więc przychodzą SMS. Daj spokój, ale jakie pogróżki, no to informują. No ja się nie boję, bo my prowadzimy program edukacyjny. Ja z psychologii to miałam piątki już 30 lat temu, proszę Państwa. Byłam w pedagogicznym studium technicznym w Ciechanowie
to miałam tak, w psychologii piątki, przysposobienia do życia rodzinnego piątkę i jeszcze pedagogika była. Tam były trzy rzeczy psychologiczne, bo to było pedagogiczne, studium techniczne i to nie każdy mógł tam pójść. Bo to byli wybrani po dwie osoby z klasy, że tak powiem, ze szkoły do tego pedagogicznego studium technicznego. Inna sprawa, że ja sam tam zrezygnowałem, bo tam jeszcze inne były komplikacje. Odbędzie się spotkanie Rodziny Radia Maria, daleko to na które było. Serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Maryja Matką Kościoła w wykonaniu dzieci i młodzieży. O godzinie 18.20 Eucharystia, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz kardynał Stanisław Ryłko z Watykanu. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Kościół żyje w pasterzach oraz wiernych. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 4 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, 11 czerwca w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie, 18 czerwca w parafii pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie i 25 czerwca w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Czechowicach Dziedzicach. No i tak, nie rozumiem dlaczego, proszę Państwa, oni puszczają tę piosenkę już drugi raz, ja to słyszę jeszcze jak stałam. Nie rozumiem. Ja stawiam tezę, że absolutnie tych 25 tysięcy osób nie będzie, no raz, nie zapłacą, ale nie cały czas. Przy tym poziomie Anna Jantar, ja ją bardzo lubię, ale no mnie denerwuje. Absolutnie naturalną i każdy, kto tyle zarabia, może sobie na to już pozwolić, więc na pewno to będzie mniej osób. No i moi goście stwierdzili, że pewnie tak będzie, w związku z czym nastąpi jakieś poszerzenie tego zakresu i trzeba będzie szukać u mniej zarabiających tych pieniędzy, jeżeli w ogóle rząd będzie chciał szukać dodatkowych pieniędzy przed wyborami. Jak to się wszystko waszym zdaniem rozwinie, jeżeli chodzi konkretnie o ten podatek? No bo oczywiście, powiedzmy szczerze, nie jest to żadna danina, tylko po prostu podatek. Znaczy ja nie sądzę, żeby to się jakoś, żeby rząd poszedł w taki pomysł, aby jakoś mocno to rozszerzyć, tak aby dotknęło to rzeczywiście, ja nie wiem, powiedzmy klasę średnią. Bo wydaje mi się, że dwa lata przed wyborami właściwie już coraz właściwie nawet mniej, to chyba nie są najszczęśliwsze pomysły i chyba każdy polityk o tym wie. Ja bym się szczerze mówiąc nie zdziwiła wcale. Gdyby się okazało za czas jakiś, że ten postulat środowisk niepełnosprawnych, tych opiekunów, którzy protestowali, zostanie jakoś spełniony, że oni rzeczywiście tę gotówkę dostaną. Może nie 500 zł, może 400, może nie 400, może 300 i tak dalej, ale że dostaną właśnie po to, aby w kampanii wyborczej wytrącić argument opozycji i w tych spotach wyborczych, żeby nie było mowy o tym, że rząd nie dał, choć miał i dał innym, a tym nie dał. Więc chodziło o to, żeby po prostu, że PiS nie chciał być stawiany pod ścianą, nie chciał spełniać postulatów, żądań wymuszonych protestem, bo wiedział, że to się skończy tak, że za chwilę kolejne grupy będą w podobny sposób protestowały. Ale mówię, nie zdziwiłabym się, gdyby to w ten sposób rozwiązano, bo tutaj rzeczywiście jakby potrzeby są strasznie duże. Jeśli się rozmawia z ludźmi, którzy zajmują się problemami osób niepełnosprawnych, to oni mówią, że to są potrzeby, które powinny iść dwutorowo. Rzeczywiście zmiany systemowe. I one są potrzebne i to jest wyświechtany slogan, że systemowe i tak dalej. Ale one rzeczywiście są potrzebne i od czegoś trzeba zacząć. I tutaj mam wrażenie, że rząd dobrze kombinuje. Ale z drugiej strony, i to jest pełna zgoda z tym, co mówi pani Iwona Hartwig, że zmiany systemowe, oni słyszą o tym od 15 lat i nic się nie dzieje, więc oni będą czekać kolejne 15 lat na zmiany systemowe, a im ta pomoc doraźna potrzebna jest tu i teraz natychmiast i w tym sensie ta gotówka jest postulatem takim bardzo konkretnym. Więc mówię, nie wydaje mi się, aby ten podatek był rozszerzony, bo przed wyborami nie sądzę, żeby rząd sobie tak w ten sposób strzelał w stopę, ale wydaje mi się, że jakoś ta sprawa jeszcze inaczej niż to, co zostało dotychczas zaprezentowane, może zostać załatwiona. Piotr Kwieciński. Też wątpię w to, żeby rząd to rozszerzał, zwłaszcza w momencie ze względów wyborczych, po prostu ze względów wyborczych, bo
jeżeli chodzi o całą, o, że tak powiem, stronę ideologiczną, no to jak najbardziej. To znaczy tutaj w Prawo i Sprawiedliwość, przeważająca część ludzi Prawa i Sprawiedliwości to raczej to są ludzie, którzy uważają, że powyżej 10 tysięcy to ci, którzy zarabiają, to są już, to właśnie są już bogacze i że to już można w tym momencie jak najbardziej można i wręcz być może należy im przycinać, przepraszam. Natomiast oczywiście ze względu na wyborczych nie sądzę, żeby to zrobiono, natomiast zauważmy, że mamy przecież do czynienia generalnie rzecz biorąc z takim ukrytym zbieraniem pieniędzy w całym, jeżeli chodzi o całą sferę rządowi podległą. Bo mamy na przykład reformy dotyczące sądownictwa spraw cywilnych, gdzie przecież bardzo drastycznie rosną opłaty za czynności. Czyli mówi się przede wszystkim o tych rozwodach nieszczęsnych, no bo to się tam można zinterpretować ideologicznie, że o to ze względów ideologicznych, żeby rozwody utrudnić, to jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości będzie kazało płacić za to słono, ale to nie tylko są rozwody, to są w ogóle prawie wszystkie czynności prawne związane ze sprawami cywilnymi będą droższe. To jest kwestia, no właśnie mówiliśmy już o tym podatku, o tych sprawach paliwowych, prawda? To jest kwestia w rozmaitych sferach takich społecznych, takiego ukrytego obcinania jakichś dofinansowań, przycinania, zmian w kategorii, że ktoś się na coś łapał, teraz już nie łapie na przykład. I tu widać, że te pieniądze są potrzebne i ja myślę, że to jest, ponieważ to jest bardziej takie ukryte niż podniesienie podatków, to jeżeli, myślę, że jeżeli by rząd potrzebował więcej pieniędzy, to on bardziej pójdzie, zintensyfikuje tę drogę załatwiania sobie tej sprawy niż drogą jakiejś jednej spektakularnej decyzji podatkowej. Teraz zmienimy... Nie, jeszcze tylko jedno zdanie. Zwłaszcza, że mówi się, że przecież przed wyborami to jest jakby już funkcjonuje ta informacja gdzieś w przestrzeni nieoficjalnej, medialnej, że gdzieś przed wyborami PiS być może szykuje się na obniżkę VAT-u. No to ta informacja gdzieś krąży, więc to byłoby zupełnie jakieś kuriozalne, gdyby tu podwyższał, a tutaj szykował obniżkę. A raczej wycofanie się z podwyżki. Na jakiś czas zmienimy temat na zagraniczny, ale zagraniczny ważny również z punktu widzenia polskiego, czyli wyniki piątkowego referendum w Irlandii dotyczącego złagodzenia, mówiąc ogólnie, złagodzenia przepisów aborcyjnych. W praktyce to oznacza likwidację jednej z poprawek do irlandzkiej konstytucji. Referendum, całkowita, można powiedzieć, porażka obrońców życia, 66,4% za złagodzeniem przepisów. Premier Leo Varadkar zachwycony tym wynikiem, nawiasem mówiąc, premier należący do partii Fine Gael, która jest partią chadecką, no przynajmniej formalnie rzecz biorąc. I mówi się o tym, że odchodzi w przeszłość chrześcijańska, katolicka Irlandia, że to jest zupełnie inny kraj. Przecież zagłosowali również w 2015 roku za dopuszczeniem związków jednopłciowych. I o tym wszystkim porozmawiamy już po przerwie w programie Wróżenie z faktów. Proszę, zostańcie Państwo z nami. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość limitacji. Okropne, tylko nie Carrefour. Okropne. Proszę Państwa, ja jestem osobą taką może i nietolerancyjną, bo przecież jak czytam Biblię, 40 lat głoszę Ewangelię o Królestwie Bożym. Jestem osobą nietolerancyjną, jeżeli chodzi o te związki jednopłciowe. Ale jeżeli my będziemy ingerować, święci chcąc być od papieża, ingerować głęboko, no to my po prostu wchodzimy jakby w rolę sędziów. A to nie jest dobre. To nie jest dobre, jeżeli my będziemy wchodzić, proszę Państwa, w rolę sędziów. Dlaczego? Dlatego, że człowiek powinien być pokorny, powinien być skromny. Wstań, ja też jestem tylko człowiekiem. Są to słowa z Biblii. Kogo dotyczą, to dojdziesz.
bo byli tacy w pierwszym wieku ludzie, którzy chcieli się apostołom pokłonić, myśląc, że to są półbogowie, no tak jak ci bogowie greccy stępowali z góry i mieszkali wśród ludzi, mieszkali pośród ludzi. To przecież są wpływy pogańskie, są to wpływy obce, sposób myślenia. I zawsze tak było, że chrystianizm specjalnie i szczególnie przez szatana był atakowany. No to masz. Ale my powinniśmy na to się tak nie patrzeć na 100% pazernie, chciwie, za wszelką cenę. Pismo Święte wyraźnie mówi, przemija bowiem kształt tego świata. Tak jak jecie, to tak jakbyście nie jedli. Tak jak się żenicie, jakbyście się nie żenili. Za mąż wychodzicie, jakbyście nie wychodzili za mąż. Przemija bowiem kształt tego świata. Czyli apostoł Paweł życie na tym świecie przyrównał do sceny obrotowej, może nawet, żebyś mógł lepiej to sobie wyobrazić, że to jest chwilowe, że to się wszystko zmienia i za chwilę na scenie będzie zupełnie co innego, a więc ty jesteś nie to, że pionkiem, ale w stosunku do Boga jesteś chwilowy i jesteś czasowy, więc o co ci chodzi, gdy nadaj nasze radio Talk FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami, może już te reklamy poszły won, bo to jest coś obrzydliwego, proszę Pani. Ja nie lubię tylko lichwy. Nie lubię, że tak jak ta firma Fryzel, jakaś obca rodzina, ja to wyczuwam, proszę Państwa, że jacyś no, chcą się dorobić na cudzej krzywdzie.